my! Gaz idziemy! Gaz następny! Gaz! Wszystko na nogach! Dawaj, jedziemy! Wow. Jedziesz! Całą się idziemy! Dawaj! Gaz! Bolu! Dawaj! Tu powrót! Gaz jeszcze! Dawaj! Tomaszu, jesteś zawodnikiem Pogoni, już trochę poznałeś szatnię. Jak ci jest ten krótki czas w Szczecinie, jak ci minął? Jestem zadowolony, że udało się w końcu dopiąć tych formalności. Naprawdę jestem zadowolony, że jestem w takiej drużynie, bo szatnia, zespół naprawdę jest dobry, solidny i mam nadzieję, że tutaj możemy naprawdę dużo ugrać. Ten pierwszy mecz ze Szczecina gdzieś oglądałeś w telewizji, przeżywałeś? Tak, przeżywałem oczywiście, jak każdy. Każdy mecz przeżywam własnej drużyny. Tak właśnie się złożyło, że oglądałem ten mecz z Marcinem Robakiem. Bardzo się cieszyliśmy, bo naprawdę cieszy takie zwycięstwo na dodatek jeszcze na wyjeździe. Najbliższy przeciwnik. Jak byś ocenił aktualną formę? Wiem, że to trudno po jednym meczu, po pierwszej kolejce, ale ze Śląskiem grałeś w poprzednim klubie. Gramy u siebie, to jest nasz atut, bo drużyna, która przyjeżdża do Szczecina, na pewno ma jakiś respekt, bo naprawdę to jest dobra, solidna drużyna. Każdy zna Pogoń z zeszłego sezonu i na pewno jestem przekonany, że tutaj możemy ugrać kolejne 3 punkty. Masz doświadczenie z przyjeżdżaniem tutaj. Może stadion nie robił wrażenia, ale kibice potrafią. Zgadza się. Kibice w Szczecinie są naprawdę 12 zawodnikiem. Spora część kibiców się tutaj zjawia. Na pewno chciałbym tutaj jak w moim, jak i w imieniu drużyny zaprosić tu wszystkich kibiców na sobotnie spotkanie, bo na pewno będą nam potrzebni. Wiemy doskonale, o co gramy, więc zapraszam wszystkich serdecznie na sobotę. Do niego!